Zdrowia, szczególnie dla wszystkich niebiałych ludzi, no kiedyś mówili kolorowych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Też dziękuję bardzo. No taki kawał był o Kowalskim, który w wojsku, psycholog pokazał mu drzewo i się pyta, co ci się to skojarzy, a on mówi z seksem. Pokazał na jakiś kamień, a to ci się z czym kojarzy? No z seksem, a niebo z seksem, a słońce z seksem, karabin z seksem. No i cokolwiek tam nie pokazał, to z seksem. No i tak się drapie po głowie, a tam jakiś inny żołnierz mówi, panie doktorze, niech pan nie słucha, bo jemu się wszystko kojarzy z seksem. No i teraz w Ameryce jest to, że niektórym ludziom wszystko się kojarzy z rasizmem. I teraz jest taka kwestia, że te zachorowania są rasistowskie. Co to znaczy rasistowskie? No znaczy to, że nie jest równo. Jeżeli jest milion Amerykanów białych i milion, można powiedzieć, czarnych i milion brązowych, czyli hiszpańskojęzycznych i milion innych, no to jest taki problem, że Murzyni więcej chorują statystycznie, no i umierają więcej niż biali. I teraz prezydenci wielu miast, majorowie, zastanawiają się, co zrobić, jak to wszystko podejść do tego, że te wszystkie nowe przypadki koronawirusa nie są sprawiedliwe, są rasistowskie, nie są równe. W Nowym Jorku, w Los Angeles i w Chicago to największe miasta, no i największe miasta, największe socjalistyczne miasta, tam jest smród, brud i ubóstwo. Demokraci tam rządzą od nie wiadomo ilu lat, ludzie ich wybierają, no a jak wybierają, no to socjalizm rozdaje, no i dlatego miasta wszystkie amerykańskie w zasadzie są demokratyczne, socjalistyczne. No i teraz doszli do wniosku, że są nieproporcjonalne ilości zachorowań i śmierci. No i epidemiolodzy mówią, że ci, którzy są biedniejsi, bardzo często bardziej są narażeni na te wszystkie zakażenia. No, dlatego, że czasami nie mogą sobie pozwolić, żeby jednak żyć, czy mieszkać, czy działać w odległości. No, akurat tutaj to jest dziwaczne, bo w niektórych tych dzielnicach, no to były protesty, to były specjalne. Oni wychodzą na ulicę i po prostu krzyczą policję i tak dalej, i tak dalej. Także protesty mają same w sobie. No ale majorowie, prezydenci wychodzą i że mówią, że to jest rasizm. W Nowym Jorku powiedzieli, że koronawirus dla hiszpańskojęzycznych, no to tych, którzy umarli, to było 34%, a pomimo tego, że to jest 29% populacji, czyli 29 populacji, 34 zmarłych, no to już jest niedobrze. No to jest z populacji 8,5 miliona. Czarni rezydenci umarło 28%, a tylko jest 22% mieszkańców. Też nie jest sprawiedliwie, też nie jest równo. No i wychodzą, mówią, że tu jest czysta niesprawiedliwość i jest czysta nierówność i widać te wszystkie różnice, jak ta choroba traktuje mieszkańców miasta. To powiedział de Blasio, Bill de Blasio, właśnie ten prezydent Nowego Jorku. No ale dodał, że wszystkie dzielnice są atakowane. No jedna dzielnica też, którą mało kto wspomina, to są te dzielnica Williamsburg, no tam gdzie przyjechało dużo ludzi z polskich zaborów, z Polski, z Rosji, no tam część wyjeżdżała. No ortodoksów jest tam bardzo dużo. No i ogólnie, oni ogólnie są przeciwko szczepionkom i tak dalej, no i też
też nie za bardzo się mieszają, także genetycznie są dosyć osłabieni, ale to nikt o takich rzeczach nie wspomina. W Los Angeles powiedzieli, że czarni to jest 17% śmierci w Los Angeles, no a mieszkańców jest tylko 9%. No i znowu jest to samo, nie jest proporcjonalnie, powinno być proporcjonalnie. To takie same są, taka sama krytyka jest w więzieniach, że w więzieniach to jest dwa razy więcej ludzi, jest więcej Murzynów, powiedzmy, niż białych, i tam trzy razy więcej niż żółtych, i tam jakiś procent więcej niż brązowych. No i to jest w oczach lewactwa, to jest niesprawiedliwość społeczna, no bo wszyscy powinni być wsadzani według klucza, proporcjonalnie do społeczeństwa. Cały ten bandytyzm i sprawy kryminalne nie mają nic wspólnego. Wszyscy powinni być skazywani tak samo. No a to, że się zachowują inaczej, no to już wygląda na to, że dla kretynów lewackich nie ma znaczenia. W Chicago wszyscy ci przywódcy w mieście powiedzieli, że to jest nieprawdopodobne, bo 71% śmierci w Chicago to jest właśnie wśród Murzynów, a jest tylko 29%. No i kto to powiedział? Najśmieszniejsze w tym wszystkim to jest to, że Lori Lightfoot to jest majorka, prezydentka Chicago. No ona nigdy nie lubiła, nie urodziła dzieci, nie miała męża, no ale za to ma żonę Amy Escalante, no to ona też tam do synagogi kiedyś chodziła. No dzieci nie mają, ale mają oczywiście adoptowane dzieci, tak, także socjaliści pełną mordą. No i wyszła i ma elegancką fryzurę, poszła sobie do fryzjera, no i powiedziała, że w zasadzie ona musi chodzić do fryzjera, wszyscy mają być zamknięci, a ona tłumaczy, że ona musi być do fryzjera. No także to są tacy, to jest taka prezydentka Chicago, lesbijka, ona może sobie ostrzyć czy iść do fryzjera, a wszystkim innym mówi, co mają robić. W miastach takich jak Detroit, Nowy Orleans czy w Kansas City to również pokazują, czy tu tłumaczą, że są nieproporcjonalne ilości. No i ludzie tłumaczą, no fachowcy tłumaczą, że dużo po prostu nie dba o zdrowie, dużo ma nadwagę, dużo nie ćwiczy, nie pracuje, bardzo często unika pracy. Z tym związane, jeżeli ludzie unikają pracy, siedzą gdzieś na jakichś zasiłkach na garnuszku państwa, no to niestety waga przybywa, no i to nie chodzą do jakiejś sali ćwiczeń, nie uprawiają sportu. No i to jest właśnie jedna z tych przyczyn. No ale takie socjalistyczne, najróżniejsze kompanie jak Joint Center for Political and Economic Studies, czyli takie wspólne centrum dla politycznego i ekonomicznego studiowania, no to taki można powiedzieć zbiornik umysłowy, jak to po polsku mówią, think tank, czyli zbiornik umysłowy, czy basen umysłowy w Waszyngtonie, gdzie mają ciężkie pieniądze z najróżniejszych stron, no tłumaczy, że problemem bardzo często tej sytuacji to jest bieda, no i nawet dostęp do internetu. Także znowu to jest te rozdzielnictwo i szukanie kasy. Wszyscy ci prezydenci, majorowie obiecują, że będzie lepiej, no ale sami nie wiedzą, co robić. W Chicago to zaczęli zmieniać trasy autobusów, te wielkie autobusy, które i tak puste jeżdżą, to zaczęli wysyłać właśnie do tych murzyńskich dzielnic na południe i na południowy Chicago i na zachodnie Chicago, no tam gdzie jest
ludzie niby potrzebują, ci, którzy pracują, żeby siedzieli tam co trzeci czy czwarte siedzenie. No, to jest również Lori Lightfoot zarządziła to, że jak ludzie przychodzą do szpitala, no to mają, to ci lekarze, pielęgniarki, wszyscy mają zapisywać nie dość, że rasę tych pacjentów, no to również narodowość, żeby pokazać właśnie tą niesprawiedliwość społeczną, bo ona jako lesbijka i postępowa socjalistka właśnie wszędzie widzi rasizm i niesprawiedliwość społeczną. W Detroit Mike Duggan powiedział, że zaproponował takie przejazdy za $2, no czyli jakaś taka Uber czy jakaś inna tam taksówka. No i ludzie będą płacili $2, resztę będzie płaciło Detroit. Jeżeli ludzie by chcieli pojechać i sprawdzić, zrobić sobie test na koronę, na koszty miasta właśnie, bo oni pozakładali takie miejsca do badania. De Blasio, no też troszeczkę szalony w Nowym Jorku, no to powiedział, że zaczyna patrzeć na to, dlaczego w niektórych dzielnicach jest więcej zachorowań niż w innych dzielnicach. No jest nadzieja, że nie zacznie rozsypywać tego wirusa w tych dzielnicach, w których nie ma, no bo to by było właśnie ten waciak, to by było wyrównanie komunistyczne, tak? To nie o to chodzi, żeby ktoś miał, tylko chodzi o to, żeby mu zabrać. No w tym wypadku to chodzi o to, żeby im dodać. Te najróżniejsze tłumaczenia, no to jest strasznie smutne, że oni ciągle tłumaczą te systematyczny rasizm, że te brak edukacji, brak jakiegoś tam wykształcenia. Nikt nie zwraca uwagi na przestępstwa, tak? Nikt nie zwraca uwagi na przestępstwa, na to, jak się ludzie słuchają, no bo jeżeli ci majorowie mówią, że ludzie mają siedzieć w domu, a oni w domu jednak nie siedzą, no to wszystko wychodzi na to, że to sprowadza się do tej konkretnej osoby, a nie grupy rasowej czy tam narodowej. Także żyjemy w ciekawych czasach. Politycy wykorzystują każdy moment, żeby wykorzystać to do swoich celów. Wszystkie te przepowiednie w Los Angeles to przepowiadali, że to tam będzie 15 tysięcy, 20 tysięcy tych przypadków. Później z każdym dniem to coraz mniej, tam 12, 8, 7. O te maszyny krzyczeli. No, a prawda jest taka, że jak wszyscy się zatrzymali, wszyscy siedzą w domu, no to wszystkie te przewidywania kretynów, no to oni zaczęli używać tych przewidywań, tak jak przewidują, że Miami będzie za 150 lat będzie pod wodą. No i nikt nie kwestionuje tych kretyńskich wyliczeń, no bo nikogo za 150 lat nie będzie. Oni użyli podobne wyliczenia matematyczne na cały ten rozwój taki makabryczny. Spłoszyli wszystkich, wystraszyli wszystkich w tym okresie, kiedy na tą koronę zmarło. No, zostało wykończone, bo to bo jednak to 80% ludzi, no to ma jakieś inne sprawy zdrowotne, no i ten wirus, no to tam wykańcza tych słabszych i starszych, ale jeżeli ktoś miał jakieś serce czy coś, a miał w międzyczasie koronę, no to nie tłumaczą, że umarł na serce, tylko tłumaczą, że umarł na koronę, co jest makabrycznym oszukaństwem, co jest po prostu wredne i wstrętne. Ale te najróżniejsze modele, jak ta korona ma się odbyć, no to kompletnie się nie zgadzają. Zamordowali Amerykę na te 2-3 tygodnie. Jest nadzieja, że to wszystko się zacznie odtwarzać.
te 2-3 tygodnie takie, jakie miały być, no to wszyscy ci chorzy, którzy byli chorzy, no to już zostali zamknięci, no i trzeba ich wyłapywać, tak? Nie można pozwalać na przyloty jakieś międzynarodowe, szczególnie tam z Chin, no i to wszystko powinno się uregulować. Ilość ludzi na bezrobociu, ilość ludzi, którzy straciło pieniądze, jest po prostu nieprawdopodobne. No ale koronawirus jest rasistowski. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.